Hej, cześć, witajcie moi drodzy, oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy w Layers of Fear. I cóż, kolejny odcineczek, what? Myślałem, że tu kurde jest tam, gdzie przyszliśmy. A tu jednak tutaj, dobra. Okej, tutaj widzę, że wygrywają chyba czarne. A kto wie, ja nie znam się na szachach, idę dalej. Nie wiem, kto to wygrywa. Kurde, jakaś piłka. What? What? Aha, tutaj. No dobra. O, widzicie? Czy mi się wydaje takie przejście dalej? Nie. Myślałem, że coś się tutaj przeczarowało. Ale nie jednak. Gdzie on dalej iść? Bo tu nie ma żadnego przejścia chyba. Tutaj? Nie, tu jakieś mamy. Mam. Znalazłem. Tutaj coś mamy? Nie, nie mamy. What the fuck? Co tu się dzieje? Jezu! Kurde. Ja pierdzielę. Jaka ta gra głupia jest. Szczerze mówiąc teraz. What? Tam nie ma przejścia? Nie ma. No dobra, idziemy dalej. Tu też chyba przejścia nie ma pewnie. Jak ja to wiem dobrze bardzo. Okej, tu mam jakieś przejście kolejne. Mam kolejny pionek. Fajnie. Ostatni? Nie, jeszcze jakiś trzeba będzie znaleźć pewnie. Ale to zaraz poszukamy sobie tutaj może. Ale tu nic nie widzę za bardzo. Też. Szczerze mówiąc. Tutaj? Co to jest? Coś znalazłem. Co to było? Tak szczerze mówiąc. Co to w ogóle było? Kurde, nie ma tu żadnego przejścia? What the fuck? Wiedzie... O Jezu, schody się zawaliły same. Kurde. Nic nie robiłem. No serio, nic nie robiłem. Tu coś mamy. Co mam tu zrobić? What? Tutaj chyba nie, wyjdźmy stąd. Czekajcie, o Jezu, gdzie ja? Jak ja tu szedłem? Ej no, chcę wyjść stąd. No, dobrze. Dobra, pytanie jest takie teraz. What? Kurde. Czekajcie, czekajcie, gdzie jest ten obraz taki? On tu był wcześniej. Przecież. Poczekajcie, gdzie ten obraz jest? What? Teraz? O! What the fuck, ile pionków? What? To mi przypomina kurde te, kasyno. Serio? Kasyno! Wow, fajnie. Ej no, ale to się rusza. Kurde, coś tu się dzieje. Kurde, ale nie, serio, gdzie jest ten obraz? Z jego to widziałem, tak no. Co był tutaj? Gdzie on, ten obraz? No kurde, serio, gdzie on jest? Tu nic nie ma chyba. Na to wygląda. O, jest tu jakieś przejście, o! Przejście, ale beka, przejście znalazłem, fajnie. Jezu! O Boże! Kurde, ciary mnie przechodzą już.
Serio. Kurde. No, jak ja mam tu przejść? Nie, tu nie ma przejścia. Kurde. Ciary mnie przychodzą teraz. Jezu! Kurde. O Boże, kurde. What the fuck? Wyjdź mi stąd, kurde, jak ja mam stąd wyjść? What the fuck, kurde. Jezu, Jezu, kurde. Kurde, what the... Jezu, co to było? Kurde, mole. No bez jaj. Kurde, boję się tej gry już. Serio. Zobaczymy, co to za rysunek będzie teraz. W tej chwili. What the... O, jestem ciekaw, co to w ogóle będzie. Wow! Dziewczyn, jakaś dziewczyna. That's it! Wow! Ole... Kurde! Perfect! Perfecto! Just like I always imagined. What? What is this? I don't understand. No. What the? O Boże, wiesz. O kurde. Wiedziałem, że to coś będzie nie tak z tym obrazem. Myślał, że będzie. Wow. Czego to popsuł ten obraz? Wkurzył się trochę, co nie? No ten mężczyzna. Jezusie, co to się stanęło z tym obrazem? Kurde. Na początku był taki sobie, co nie? W ogóle, znaczy na początku tam nic nie było, co nie? Ale w tym... O Boże! Ale on ma kolekcję tych... O Jezusie! A kolejne zdjęcie do kolekcji. Jak ja pamiętam, kurde, to było... O Jezu! Kurde, na początku to zdjęcie było takie sobie, co nie? No. What? Co mam zrobić? Co mam zrobić teraz? Wszystko wywalone tutaj jest, kurde! Ho, pamiętam tutaj. Czekajcie, muszę sobie na dół zejść. Nie wiem, czy mam iść do tego z miejsca, tam gdzie wcześniej byłem. Zaraz zobaczymy. Nie, to nie tu było. Czekajcie, gdzie to było? Tutaj. Zamknięte jest. Ale to jest koniec gry już? Czy mi się wydaje? Nie wiem. Ale tu chyba nic nie będzie już dalej, co nie? No dobra. To na to wygląda, że to już koniec jest, ale zaraz zobaczę jeszcze. Aha. A, to jest portret jego żony, tego bohatera, tego naszego, co nie? Co nie? Mi się wydaje, że to już koniec gry jest. Wiecie, tu już nic nie będzie. Tylko nie wiem, dlaczego mnie to nie wyszło do głównego menu z gry, ale dobra, okej. Po... Co tu powiem na ten temat tej gry? Co nie? Znaczy tam, jak widzieliście na początku, ten obraz był, wiecie, nic nie było na nim, co nie? Później po kolei, tak powoli, co można powiedzieć, co ten bo to 6 kroków jest takich. Tam najpierw był chyba portret. Czekajcie, zaraz sprawdzę sobie. Płótno, farba, podkład, pędzel do tych siadek, co nie? Siadek, nie wiem dlaczego tak jest, ale okej, mniejsza o to, co nie? Ale po kolei, powoli, znaczy po kolei też powoli, co nie, ten obraz się zmieniał, co nie, wraz z tymi różnymi rzeczami, co dodawał do tego obrazu ten bohater nasz,
co nie? Ale gra, powiem wam, była straszna. Spodobała mi się bardzo też, ale była straszna, bardzo. Bardzo straszna. Podoba mi się ta gra, bardzo. Wow, no kurde... drzwi zakneblowane są. Dobra, mniejsza o to, co nie? Gra mi się bardzo podobała. I cóż powiem. Na jakiś czas sobie zrobię przerwę z tymi... Z tymi horrorami, jak tak myślę sobie. I cóż... mówię, tak mówiłem, zrobię sobie przerwę na razie z horrorem, jakimś tam, nie wiem jakim, jakikolwiek, co nie. Wiem, że że Outlast 2 wychodzi, ale to dopiero w październiku. Do października jeszcze mamy ponad 3 miesiące, nawet więcej. 4. No, coś takiego, 4, co nie. I cóż. Co wam jeszcze powiem, gra mi się bardzo podobała. Ocenę tej gry dam 8 na 10. Znaczy nie, 9, sorry, 9 dam. Trochę się pomyliłem, co nie, że taka ocena, co nie, 8 na 10. Nie, dam 9 na 10, bo mi się bardzo podobał... Znaczy na pewno podobała mi się grafika w tej grze. Bardzo. Ale też fajnie zrobili tą grę. W ogóle. Fajna. Fajne były te potwory na przykład. Znaczy tu potworów, szczerze mówiąc, nie było. Co nie, ale... Aha. Ale kurde... W niektórych momentach mnie ta gra straszyła, co nie, ale... Ale nie do końca, co nie, mnie straszyła. Ostatnio mnie przestraszyła, w poprzednim odcinku właśnie. Bardzo mnie przestraszyła. Bardzo, bardzo. A tak to powiem wam, trochę tylko mnie przestraszyła. Te ostatnie momenty, co nie? I cóż. I co wam jeszcze powiem? Polecam tą grę. Bardzo polecam. Fajna gierka. Zobaczycie ją na wielu kanałach na pewno, jak ktoś oglądał. Wiecie, tą grę nagrywał Seto, Rock i tak dalej, co nie? Bo bardzo fajna gra. Bardzo fajna gra do nagrywania, co nie nawet. Bo to nie jest takie, co nie, głupie. Takie stare. To jest nowa gra, co nie... O, zablokowane G tutaj są też. Ale bardzo fajna gierka, polecam ją. Kurczę, tutaj wszystko zniszczone jest. O, tu coś mamy jeszcze. O! To chyba są te... Jakieś kurde obrazy. Jeszcze tego nie zobaczyłem, szczerze mówiąc. Dobra, mnie się o to z tymi obrazami, co nie? Gra jest bardzo fajna. Bardzo, bardzo fajna. Tylko tyle powiem. Tu coś będziemy mieli jeszcze? Jakieś kluczyki znalazłem znowuż. Tę grę można przechodzić jeszcze raz? Serio? A nie, do czego te kluczyki są? Czekajcie. Mi tu gra, kurde, zmuliła trochę. Poczekajcie, czyżby to było do dołu? Zaraz zobaczymy. Czekajcie, bo tu jeszcze... Tu chyba nie koniec tej gry, ale zaraz zobaczymy. Nie, czekajcie, gdzie te drzwi były? Tutaj. No, tutaj, o, widzicie? Można jeszcze grę przechodzić cały czas. O, tutaj mamy jeszcze jakieś te wyrazy. Znaczy, fuj, dokończenie tych zdań, co nie? O, ale tych rzeczy nie ma już, widzicie? To jest dziwne, powiem wam. No ale cóż, tu mamy te butelki, co tam było na początku, jak pamiętacie. Tu też chyba coś, tak? Bo wcześniej tego nie było właśnie, jak przechodziliśmy to. Zepchnąłem samego siebie w tym. Tu coś mamy jeszcze. Dryfujące paskudztwo. Dobra, okej, nie będę już tutaj... O! Koniec... A! Serio? Koniec gry? Aha, musiałem tylko przykryć to. Dobra. Obejrzymy sobie tutaj napisy końcowe, chociaż troszeczkę. Ale to fajne, fajne też. Fajna gierka, fajna. Bardzo mi się podobało. Jeszcze raz powiem wam. O, jacyś Polacy. A, ci co chyba przetłumaczyli? Czy nie? A nie wiem. Jędrzej Jędrzejewski. Fajne nazwisko, powiem wam. Widać, że tu Polacy też są. Da się to jakoś przewinąć? No i tak oto zakończyłem kolejną grę.
No, 6 kroków jest. Płótno, farba, podkład, pędzel, dotyk i świadek, co nie. Jeszcze raz wam pokażę, na jakich ustawieniach grałem. O, takich. Oczywiście grałem. Na niski bym miał może więcej FPS-ów, ale nie byłbym pewny. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. No dobrze, możemy kontynuować, ale po co ja będę kontynuował, jak przyszedłem, co nie? Dobrze, moi drodzy. Co wam powiem jeszcze? Co wam powiem? Jak będziecie oglądać, to pewnie będzie dopiero po tym moim wolnym, tak jak mówiłem. Tak myślę, że po tej grze będziemy wracać do Wiedźmina i Gothica pewnie. I cóż, ja te znaczy te odcinki nagrywałem pod rząd, co nie? Tak można powiedzieć. I cóż, tak myślałem sobie też zacząć, co nie, żeby było 3 gry, ale na razie jeszcze chyba, znaczy nie wiem, bo mam sobie kupiłem ostatnio, co nie, jedna gra na Steama właśnie, ale nie będę na razie wam mówił tytułu tej gry, znaczy to pudełkowa to nie gra jest, ale na Steama właśnie kod jest, ale wam na razie nie będę mówił, co to za gra jest. Ale też jedną też grę kupiłem, ale tak myślę sobie, że ja ich na razie nie będę, wiecie, nie będę. Mogę zrobić tak, że nagram je na jakieś długie wieczory, wiecie. Tak myślę w zimie, co nie, bo tak powiem wam, fajnie będzie się oglądać, co nie, tak wieczór, na przykład te gry, co miałbym w planach je nagrać, co nie, ale na razie nie będę planował, co nie, chcę skończyć te stare i te nowe, znaczy te nowe to tylko dwie są, co nie, ten Gothic 3 i Wiedźmin. Wiedźmina może bym szybko skończył, ale szczerze mówiąc nie chcę mi się nagrywać, co nie, pod rząd, nie wiem, z 20 odcinków, to trochę bym się zmęczył, co nie, tym nagrywaniem. Ale też bym musiał mieć większy dysk, ale co ja będę mówił o dyskach, co nie o wielkości. Na razie nie mówmy o dyskach twardych, bo posiadam taki, jaki posiadam, co nie, 270 giga czy ileś tam. Znaczy trochę mniej tam jest, co nie, na tej drugiej partycji, ale jestem zadowolony, że mam ponad... Bardzo zadowolony jestem, bo tak za bardzo nie instaluję gier, co nie, żeby było na przykład 40 giga, co nie, wolnego miejsca, nie. Mam około 90 giga mam wolnego. Wiecie, tam Wiedźmin zajmuje ponad 36 giga, bo tam jeszcze te patche, co nie, zainstalowałem sobie ostatnio, tak jak mówiłem. Gothic tam zajmuje 4 giga około, to mało, powiem wam, na taką grę to mało bardzo. Far Cry, o właśnie, co do Far Cry'a, kurde, będę musiał wrócić chyba, tak mi się wydaje, wiecie. No właśnie, i tak zrobię. Tak zrobię, moi drodzy. Że... Po tej serii wracamy do Far Cry'a właśnie, bo powiem wam, dawno jej tej gry nie było. Ja bym chciał skończyć to wakacje, wiecie? I chyba tak zrobimy, ale na razie nie będę nic obiecał, nie będę nic obiecywał, znaczy, Boże, już mi się mylę. Na razie nic nie będę obiecywał, czy będzie ten Far Cry nagrywany jeszcze, ale pewnie będzie tak na 50% można powiedzieć, co nie? I cóż. I cóż, powiem wam jeszcze. Na razie nie będę planował nowych serii, tak szczerze mówiąc. Nie wiem, powtarzam się już, wiem. Ale nie mam nic innego do powiedzenia, co nie. Na razie nie myślę o nowych seriach, bo muszę te stare skończyć. I tak myślę, że do Ryzena wrócę też. Ale na razie nie wiem, aktualnie to nie wiem, czy będę wracał, czy nie. Wiem, Morrowind, The Evil Within właśnie, że mi został. Co tam jeszcze zostało mi? Morrowind, trójeczka. The Elder Scrolls. Morrowind. Kurczę, trochę żałuję, że zapomniałem
wiem, powtarzam, znaczy wiem, mówiłem już to kiedyś, to nie przy odcinku z, nie wiem, nie pamiętam już w tej chwili też. Wiem, że przy jakimś filmie mówiłem, co nie, że zapomniałem tego konta do Steama, tego zajebistego, powiem wam, bo dwie gry kupiłem. Były na promocji. Znaczy Skyrim był na promocji, co nie, tam kosztowało chyba 2 dolary coś? Bo to była promocja jeszcze taka świąteczna, co nie, na Boże Narodzenie. Ale kurczę, żałuję trochę, że zapomniałem tego hasła do e-maila. Tego swojego, co nie, trochę żałuję, wiem. Popełniłem błąd, ale... No ale cóż, no niestety, ludzie robią błędy, co nie. Ale tak myślę, może będzie jeszcze jakaś promocja, co nie? Na Steamie pewnie w Boże Narodzenie, ale nie wiem. Zobaczymy. Bo tego... bo też nie będę już wam kończył, co ja tam kupiłem, bo już szczerze mówiąc nie pamiętam. Wiem, że miałem Horizon 2, tylko tyle powiem. A właśnie, były w Biedronce. A może co jeszcze? Nie wiem. Ale nie będę kopał, bo kupiłem sobie już, przyznam się, Assassin's Creed Revelations za 2 dychy. O, w Biedronce, serio. Ale to i tak pewnie będziecie pewnie oglądać po terminie dopiero, albo... Tak, po terminie będziecie oglądać to. No niestety, powiedziałem niepotrzebnie. No ale... No, chyba na Uplay jest tańsze. Ale nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jak coś nie słyszeliście, co mówiłem, co nie o tym Assassinie. Jak ktoś to tam... Cicho, nic nie było mówionego. No dobrze, moi drodzy, nie będę już tutaj was zatrzymywał, znaczy Boże, was nie zatrzymywał, Boże, nie będę długo, nie będzie długiego odcinka, bo kurde, what the fuck, serio, dobra, nieważne już, nieważne, bo kurde, ptak siadł na kablu, ale dobra, odleciał już. Dobrze, moi drodzy, nieważne już to było, co z tym ptakiem, co nie, że siadł tam na kabel jakimś, na kabel metalowy? Cholera wie. Dobra, mniejsza o to, widzimy się oczywiście w kolejnych filmach, cześć!